Szanowni Państwo, chciałem Państwu zaśpiewać piosenkę nawiutko z wierszy Bułata Okudżawy Nieznanych w Polsce. Jest taki wiersz Rozmyślania obok domu Tycjana Tabidze, Bułata Okudżawy. Przetłumaczyliśmy go z Gabrysią Krzypstarską. Ja napisałem do tego muzykę. Jest to wiersz o wybitnym gruzińskim poecie, który rozstrzelany został w czasach stalinowskiej czystki. I Bułat, będąc obok tego domu, napisał taki wiersz. Ochraniajcie nas, poetu, ochraniajcie nas. Pozostaje wiek pół wieku, tydzień krótki czas, trzy minuty, dwie. Strzeżcie bracia i pozwólcie razem z wami być. Ochraniajcie nas grzechami, w nieradościach też, gdzieś przechodzę się. Dziś potrafi żyć, nakazuje mu natura, strzelić tu nie skryć. Dziś rozpacza nasz Martynow, wspominając krew, wie, że zabił nas nadzieję. Nie chce działać wbrew. A więc strzeżcie nas, poetów, od nieczystych rąk, od szeptów i od spisku, stwórzmy wspólny krąg. Ochraniajcie nas, dopóki jeszcze można strzec, żeby w stepie nasze kości nie musiały lec. Tak, abyśmy byli jak strzeżony chart. Nie pilnujcie jak Czerczyków chronił dobry car. Mamy dla was wiersze, pieśni i nie jeden raz. Tylko skrońcie nas, bracia, ochraniajcie nas. Ochraniajcie nas, poetu, ochraniajcie nas. Pozostaje wiek pół wieku, tydzień, krótki czas, trzy minuty, dwie minuty, już zupełnie nic. Strzeżcie bracia i pozwólcie razem z wami być.
autoria tej piosenki z tekstem, która podróżała moją muzykę. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna pieśń Bułata Kuczawy. Pietuchy, koguty. Koguty białe raz po raz mrok wyciągają z szyję, jak gdyby wiersze cały czas recytowały czyjeś. W tym pianiu z chandry było co? Tej męskiej przepastnej, kiedy jak złodziej lub jak gość drzwi się otwiera własne. Pień leciało w dali mrok, spadało gdzieś nieznane, tak niekochaną twarz i lok. Gładzi się patrząc w ścianę, kiedy pieszczota jest jak grzyb, ale brak sił na zdradę. Pewnie dlatego szary świt tak długo nie chciał tak niekochaną twarz i lok. Gładzi się patrząc w ścianę, kiedy pieszczota jest jak grzyb, ale brak sił na zdradę. Pewnie dlatego szary świt tak długo nie chciał nadejść. Dziękuję bardzo. Dziękuję Jarkowi Zmanaku. Dziękuję. Anatol Borowik, dyrektor festiwalu.